Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale, nazywam się Ola i dzisiaj proponuję Ci lekcję yoga dla początkujących. Omówimy sobie pozycje siedzące. Będziesz potrzebować tylko matę i przestrzeń wokół siebie. Jeżeli jesteś gotowa, to zaczynamy. Rozpoczniemy w siadzie na piętach. Wyciągnij ręce do przodu. Skoncentruj uwagę na oddechu. Zaobserwuj wdech i wydech. Przejdź do klęku podpartego i zacznij zataczać koła biodrami, na razie bardzo małe. Teraz w drugą stronę. A teraz na boki, na prawo i na lewo. Zatrzymaj w klęku podpartym, zadzieramy palce i wchodzimy na chwilę do psa z głową w dół. Spróbuj tutaj również popracować, porozciągać tyły nóg i również powypychać biodra. Na wdechu wracamy do klęku podpartego, wydech, pozycja dziecka. Zostaw zadarte palce. Wdech do klęku. I wydech, pies z głową w dół. Nie spiesz się, bardzo powoli. Zacznij prostować kolana, utrzymując proste plecy. Może potrzebujesz zostawić zgięte. Kilka razy płynnie na rozgrzewkę. Wdech i wydech. Wdech. Odepchnij ziemię, wejdź do psa z głową w dół. I znowu wdech i wydech. Jeszcze dwa. I ostatni. Wróć do klęku i przejdź do pozycji siedzącej. Zaczniemy sobie omawianie pozycji od Janushirshasana. Janushirshasana to pozycja, gdzie mamy jedną nogę w rotacji zewnętrznej, drugą wyprostowaną. Bardzo ważne, żeby z tyłu biodra równo się kończyły. Możesz to sprawdzić w taki sposób, żeby właśnie krawędź maty dokładnie dotykała bioder. Tutaj, w zależności od długości kości udowej, ta noga będzie troszkę bliżej kolana lub dalej. Ale nie staraj się bardzo blisko dać, bo jeżeli dasz bardzo blisko, to właśnie się jedno biodro bardziej wycofa i będziesz mieć źle ustawioną miednicę. Dlatego ta noga jest dostosowana do długości Twojej nogi, a z tyłu mają być równo pośladki. Wykonując skłon do przodu, spróbuj, dla mnie jest to najważniejsze, żebyś z prostymi plecami i z przodopochyleniem miednicy weszła do skłonu. Dlatego spróbuj na początku zostawić zgięte kolano i połóż brzuch na udo, daj ręce do przodu. I jeśli możesz wyprostować nogę, utrzymując w kontakcie brzuch z udem, to prostujesz. A jeżeli to spowoduje u Ciebie zaokrąglenie pleców i oddalenie brzucha od uda, to lepiej zostawić troszkę zgięte kolano. Jeżeli możesz, chwytasz za stopę, jeżeli nie, zostawiasz ręce z boku. Tutaj zatrzymaj się na parę oddechów. I idziemy do góry. Druga strona. Prawa noga. Ustaw sobie również z tyłu równo pośladki. Trochę zegnij kolano, wypchnij biodra
zejdź do pozycji. I tak samo, jeżeli czujesz, że możesz wyprostować kolano, wyprostuj. Jeżeli możesz, chwyć za stopę, zrelaksuj szyję. Oddychaj do pleców. I wracamy. Teraz damy jedną nogę zgiętą, a drugą uniesiemy do góry. Stopa flex, pozycja nazywa się Hindolasana. Bardzo możliwe, że na początku będziesz potrzebowała chwycić za stopę i w ten sposób utrzymać pozycję. Jeśli masz bardziej otwarte biodra, to możesz tutaj włożyć stopę w dół łokciowy i dookoła obejmujemy. Zatrzymujemy się tutaj przez chwilę. Lub możesz też na początek zrobić takie łagodne ruchy otwarcia i zamknięcia. Dzisiaj popracujemy sobie w pozycjach siedzących nad otwarciem bioder i wykonamy kilka pozycji, które na pewno pomogą w otwarciu tej przestrzeni. Teraz spróbuj troszkę unosić stopę do góry. Unosisz i wracasz. Jeśli trzymasz w ten sposób, również unosisz kilka razy. I rozluźnij się na chwilę, zaokrągnij plecy. Może czujesz po pozycji kołyski lekkie napięcie w plecach. Rozluźnij i wracamy. Jedna noga zgięta. Druga, wybierz swoją wersję. Wyprostuj plecy. Staraj się wydłużać kręgosłup i bardzo powoli pracujemy. Góra, dół. Cały czas stopa jest flex. To nam zabezpiecza staw skokowy i staw kolanowy. I rozluźnij. Połóż ręce z tyłu. Teraz naprzemiennie wycieraczki, czyli jedna noga jest w rotacji zewnętrznej, druga wewnętrznej. Taki ruch rozluźniający pomiędzy asanami, żeby nie czuć nadmiernej pracy. Jeszcze ostatnie. Prawa noga, stopa flex, zakładamy na udo, drugą nogę powoli zginamy. I w zależności od Twojego pośladka, konkretnie mięśnia gruszkowatego i jaką masz rotację zewnętrzną, stopa lewa będzie bliżej lub dalej lewego pośladka. Jeśli tutaj już się zatrzymałaś, to zostań. Jeżeli możesz się troszkę przybliżyć, to spróbuj. Ale pamiętaj, żeby nie pracować nadmiernie. Masz czuć lekki dyskomfort w pozycji. Wydłuż plecy, zrotuj barki do tyłu, otwórz klatkę i zostań na chwilę. Głębiej wchodzimy już w asanę. Tym razem pracujemy bardziej z mięśniem gruszkowatym. Zmieniamy nogę. Stopa flex nad kolano. No i powoli obserwujemy, gdzie możemy dojść stopą, tak żeby było jak najbliżej pośladka i żeby lewe kolano było bezpieczne. Pamiętaj o ustawieniu stopy flex, otwórz klatkę.
Rozluźniamy się. Jeszcze raz wycieraczki. Poruszaj się na prawo i lewo. To teraz Baddha Konasana. Chciałabym, żebyś w tej pozycji poczuła pracę pośladków, konkretnie zewnętrznej strony, czyli pośladkowego średniego. Dlatego zaczniemy wchodzić do tej pozycji zupełnie inaczej niż tradycyjnie. Zaczynamy od takiego lekkiego pulsu, bardzo małym zakresie ruchu, góra-dół. Nogi są rozluźnione. Tutaj musisz pilnować przy takich ruchach, żeby nie było to w pełnych zakresach, czyli takie na 60% maksymalnie. Tylko do tego momentu, gdzie jesteś w stanie jeszcze utrzymać rozluźnione mięśnie, jeszcze przez chwilę. Kiedy usiądziesz w Baddha Konasanie bez pomocy rąk, to musisz utrzymać poprawne ustawienie miednicy, czyli nie może być tyłopochylenie. Jeżeli siedzisz w taki sposób, to albo podłóż sobie koce, poduszkę pod biodra, albo troszkę odsuń nogi, tak żeby faktycznie dobrze usiąść guzami kulszowymi i żeby miednica była w neutralnym ustawieniu. Zostawimy ręce z tyłu i teraz będziemy właśnie poprzez uaktywnienie pośladków, napięcie mocne pośladków, otwierać biodra, ściągać kolana w dół. Zacznij od napięcia pośladków. I to, że moje kolana zeszły trochę niżej, jest właśnie spowodowane tym, że ja uaktywniłam pośladki. Teraz stopy flex i zaczynam otwierać stopy jak książkę. Znowu utrzymaj napięte pośladki, ściągaj kolana. Na pewno poczujesz rozciąganie wewnętrznej strony nóg, a pracę z zewnętrznej strony. Jeszcze trzymamy, możesz tutaj sobie pomagać rękoma, odpychać się rękoma od ziemi. Napinaj, napinaj, ściągaj i rozluźnij. I teraz wykonamy tradycyjną wersję Baddha Konasany, ale właśnie zewnętrzna strona bioder bardzo mocno pracuje. Od wewnętrznej będziemy rozciągać. Chwytamy za stopy, otwieramy stopy jak książkę i w zależności od długości kończyn, od tego jak masz otwarte biodra, albo będą łokcie z przodu, a jeżeli Ci się uda sięgnąć do nóg, to bardzo dobrze, a jak uda Ci się sięgnąć tutaj w okolicy pachwin, to również polecam tą wersję dla osób, które będą w stanie dociągnąć łokcie do tego miejsca. Otwieramy, uaktywniamy pośladki i od razu ustawiamy miednicę w przodopochyleniu, tak jak było na początku w pozycji Janushirshasana, czyli żeby łatwość była wykonania skłonu. Napieram łokciami, jeżeli mogę, jeżeli nie, to zostawiam łokcie z przodu. Otwieram, uaktywnij pośladki i to spowoduje, że kolana zejdą niżej w dół. I teraz delikatnie pochyl się do przodu, wciskaj łokcie wewnętrzne strony nóg, zatrzymaj tutaj. Cały czas masz aktywne pośladki, to bardzo ważne. I pomalutku zamykamy. Rozluźnij się. Przejdziemy do pozycji leżącej. Przytul kolana, jeszcze pobujaj na boki. I na koniec skrzyżujemy nogi. Prawa noga będzie z przodu. Lewą stopę odłóż na ziemi. Ręce pójdą do boku. Bierzemy wdech. I teraz odłóż nogi na lewą stronę, a głowę na prawo. Wracamy. Odwrotnie. Lewa noga idzie z przodu. Połóż się na prawe biodro, a głowa w lewo.
i pomalutku wracamy. Przejdziemy do relaksu. Ułóż się wygodnie. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko. Rozluźnij dłonie, rozluźnij stopy. Zrelaksuj twarz. Kieruj oddech do brzucha. I weź głęboki wdech i głośno ustami wydech. Przenieś ręce za głowę, przeciągnij się. Jeszcze przytul kolana do klatki. Kołyską wolniutko wstajemy. Na koniec weź głęboki wdech i wydech. I bardzo dziękuję Ci za wspólną praktykę. Do zobaczenia na kolejnych lekcjach.